Mamy kolejny dzień, wyczekautowaliśmy się właśnie z hotelu. Nasz hotel był przepiękny, tak jak mogliście zobaczyć w moim poprzednim filmie. Zostawię Wam w opisie do niego linka, bo był naprawdę śliczny. Ja uwielbiam spać w takich hotelach, które oprócz tego, że są w dobrym standardzie i czyste, to mają taką duszę i są ładnie wykończone i to był właśnie taki. Dlatego szczególnie mocno Wam go polecam. I teraz mamy plan jechać do Las Vegas i po drodze będzie co? Dolina śmierci. No, czadowo. Jesteśmy w trasie, zatrzymaliśmy się na takim zajeździe, gdzie jest masa różnych restauracji, sieciówek, sklepów i będziemy ładować sobie teraz samochód i idziemy na śniadanko i mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć taką knajpę, która będzie taką typową amerykańską śniadaniownią, gdzie zjemy pancake'i i kawę z nalewaka, jak na filmach. Jaram się totalnie, widoki tu są przepiękne, wszędzie są góry, jest po prostu cudownie, świeci słońce, jest piękna pogoda, najlepiej. Kawa z nalewaka, pani nam ją nalała, ja sobie wzięłam herbatę, patrzcie jak ona jest gigantyczna. Zamówiliśmy zestaw, który się składał z pancake'ów, jajecznicy, boczku i jabłek i to jest zestaw za 13 dolarów dla jednej osoby. Zamówiliśmy go na spółkę i całe szczęście, bo jest tak gigantyczny. Te pancake'i smakują zupełnie inaczej niż w Polsce. Są takie na głębokim tłuszczu robione i smakują bardziej jak takie placki ziemniaczane, tak szczerze. Ale są przepyszne i są trochę na słono i do nich się daje syrop klonowy, którego, zobaczcie, dostaliśmy aż dwa takie słoiczki, żeby je utopić w tym syropie klonowym. Są przepyszne. To śniadanie było świetne, na maksa amerykańskie, takie typowe, w typowej knajpie właśnie z pancake'ami, ze wszystkim ekstra. Tasted dirt as I hit the ground. You were there through it all. How far are you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your. Przyjechaliśmy na stację naładować naszą tesliczkę i patrzcie jak ta stacja wygląda. Tu jest 40 ładowarek, do tego tutaj na dachu są jeszcze panele fotowoltaiczne, które ładują prąd. I tak naprawdę na trasie wszędzie tutaj są te ładowarki, więc ani razu nie mieliśmy problemu z tym, żeby znaleźć jakąś stację, gdzie będziemy mogli się podładować. System ładowania wygląda tak, że po prostu podłączacie auto, a potem w jakiś sposób to ściąga pieniądze jakoś do waszego samochodu. My jeszcze tego nie rozkminiliśmy, kiedy nam to zabiorą, bo jeszcze ani razu za to nie zapłaciliśmy. Jak ktoś ma Teslę, to możecie dać znać w komentarzu, ale to chyba jest tak, że masz podpiętą Teslę i tyle, a tutaj po prostu pożyczalnia ma pewnie wpiętą kartę i nam potem ściągną to prawdopodobnie z depozytu, bo zostawiliśmy 200 dolarów depozytu, więc pewnie z tego ściągną po prostu ładem. Tak, tak myślę, że to tak działa, no bo to jest tak, że my podpinamy ten samochód i ani nie musimy nigdzie przykładać karty, ani nie ma żadnego dystrybutora do płatności. Ale się nalicza te płatności, bo to się nalicza, tak, na samochodzie. Waiting on, I'm waiting on.
Death Valley National Park. Weszliśmy tutaj sobie na takie wzgórze, gdzie jest przepiękny widok. Death Valley słynie z tego, że jest najcieplejszym miejscem na świecie, ponieważ w 1913 roku 10 lipca było tutaj aż 57 stopni i to pobiło rekord najcieplejszego miejsca na świecie. No i oprócz tego tu ogólnie jest gorąco, nie tylko w tamtym jednym roku, ale też w pozostałych. Dzisiaj aktualnie mamy chyba jakieś 35 stopni, więc nie jest najgorzej, ale nie wyobrażam sobie tutaj chodzić pod górę, jakby było 60. He's the king of the mountain. Zgłodnieliśmy, więc na najbliższej stacji wzięliśmy sobie Subwaya. To będzie nasz pierwszy Subway tutaj. Wzięliśmy gigantyczną kanapkę 30-centymetrową, za którą zapłaciliśmy razem z piciem ile? 19 dolarów. Więc trochę dużo, ale jest napakowana bardzo, więc myślę, że się najemy. Przyjechaliśmy teraz do miasteczka, które jest bardzo blisko strefy 51 i tutaj są różne jakieś takie billboardy z alienami i ogólnie jakby motyw kosmitów się wszędzie przejawia i jest między innymi klub ze stripteasem, który też jest stylizowany na UFO. I jakaś knajpa, stacja benzynowa, ogólnie śmiesznie, wszędzie są kosmici. Przejechaliśmy jeszcze kawałek i jesteśmy teraz w miejscu, gdzie były robione testy bomb atomowych. Tutaj na tym bezkresnym polu.
you walked into the room, I couldn't even look away. Yeah, try to close my eyes, now I'm doing whatever you say. You got me wide awake. Właśnie wjechaliśmy do Las Vegas i jesteśmy w Las Vegas i jesteśmy przy gigantycznej kuli, czyli tak zwanym Sphere, gigantycznym ekranie w kształcie kuli, na którym wyświetlane są super rzeczy. To jest tak wielkie, tak świetne i tak dobrze się na to patrzy, że szok. Przyjechaliśmy właśnie do naszego hotelu i to jest największy hotel, w jakim ja w życiu byłam. Teraz jesteśmy na parkingu hotelowym na drugim piętrze, chyba z, nie wiem, ilu, 10. To jest gigantyczny parking jak w jakiejś, nie wiem, Arkadii. I idziemy właśnie do naszego pokoju, który, żeby do niego dojść, to się idzie i idzie przez jakieś dwa budynki koło Starbucksa, galerii handlowej, nie wiadomo czego jeszcze. Taki to jest gigantyczny. Tak wygląda nasz pokój. Tu mamy łazienkę, która ma 5 metrów umywalki. Do tego jest kibelek i wanna. I tu mamy pseudoszafę. Dwa łóżka, nie wiadomo po co, ale są dwa. W ogóle ten pokój jest bardzo duży. Tutaj są szafy, telewizor. No i gwóźdź programu, czyli widok z okna. Widok z okna jest niesamowity, przepiękny. Jesteśmy na 26 piętrze i mamy widok na tą wieżę. Nie wiem, jak ona się nazywa. I ten hotel jest gigantyczny. Przeszliśmy dosłownie tylko do naszego pokoju i ja już jestem tak przebodźcowana, że nie mam pojęcia, na co mam się patrzeć. To jest korytarz do naszego pokoju i to jest jeden z jakichś stu po prostu takich korytarzy. Tak, tak jest tak rozluźnienia. Dziewczyny na rowerku powinna przejechać. No ogólnie ten hotel jest taki trochę stary i creepy. Patrzcie, tu na przykład jest numer pokoju 26733. Patrzcie, tu jest 4000 pokoju. No właśnie, jakaś maszyna do napojów. Te wszystkie restauracje znajdują się na terenie tego hotelu. Mamy Starbucksa, mamy jakieś tam fast foody, a no i mamy oczywiście park rozrywki też na terenie hotelu, cyrk i aquapark. Teraz idziemy jakimś piętrem randomowym, na którym jest milion różnych rzeczy. To na przykład jest sklep z badziewiem, tam dalej są jakieś kręgle, jakiś park rozrywki. Tu na przykład jest kraina SpongeBoba i tu jest wielki krab. Tu są jakieś sklepy. Starbucks. Tu robią pedikur z rybkami. Tutaj jest wejście do parku rozrywki. Tutaj mamy kręgielnię i salon gier. Tutaj jest salon tatuażu. Wedding Chapel, czyli miejsce, gdzie można wziąć ślub w Vegas. Tu jest jeszcze sekcja, gdzie są fast foody i cały taki wielki food court. To wszystko jest na terenie naszego hotelu. Taki mamy poranny widok i pakujemy się właśnie, idziemy na jakieś śniadanie i potem mamy plan pojechać zobaczyć tamę Hoovera, czyli największą tamę na świecie, czy w Stanach? Chyba na świecie. Na świecie? Chyba. Ale super. Jesteśmy właśnie na parkingu i zaczęliśmy się zastanawiać, czemu na suficie wszędzie są odciśnięte jakieś buty. No i rozkminiliśmy, że chyba ludzie po prostu zajmują buty po to, żeby je odcisnąć
na tym suficie. Przyszliśmy na śniadanie do takiej sieciówki, która słynie z pancake'ów i wzięliśmy sobie podobny zestaw do tego, co wczoraj, czyli właśnie jajecznica z boczkiem, do tego pancake'i i jesteśmy właśnie w takiej knajpie też typowo amerykańskiej śniadaniowej i tutaj też podają kawę z nalewaka. Ciekawym połączeniem też jest na przykład gofr podawany z kurczakiem i do tego milkshake. Przyszła już nasza kawa i herbata, obie w dzbankach, do tego pełno mleka, jakbyśmy chcieli i do tego też dużo miodu, cytryny. Oni zawsze dają jakoś tak strasznie dużo tych dodatków, tak żeby na pewno ich nie zabrakło. Przyszła już część naszego jedzenia, czyli jajecznica i dwa plasterki boczku. To coś po prawej to jest coś w stylu placka ziemniaczanego. Przyszły nasze pancake'i i bardzo ciekawe jest to coś na górze, bo to coś na górze to jest masło. Wygląda trochę jak lody, ale jest masłem i ono jest dość słone. Więc takie fajne połączenie właśnie słonego masła ze słodkim plackiem idealnie się komponuje. Po drodze na tamę Hoovera zatrzymaliśmy się w punkcie widokowym, gdzie jest tak piękny widok na jezioro. Jest absolutnie przepięknie, to wygląda jak z jakiejś innej planety. Byliśmy teraz na punkcie widokowym, z którego było widać całą tamę Hoovera od przodu. Szło się takim mostem nad przepaścią, co było trochę straszne, gdzie ja na przykład nie mam bleku wysokości, a się stresowałam. To jest ten most? Tak, tu byliśmy. A, on okej, no właśnie, tak, na górze to na tym moście byliśmy. Widać, kurde, jak to wygląda. No, o kurde. Zarobiście to wygląda. Fotoszki tu sobie nie wyprzedają. Wow. I widok z tego mostu jest niesamowity. Ta tama jest tak gigantyczna, tak potężna, robi gigantyczne wrażenie. No i to jest słynna tama, która była w wielu różnych filmach, na przykład, co mówiłeś, w Transformersach? W Avengersach, Szybcy i Wściekli, Jason Momoa jeździł po tej tamie i no ta tama jest po prostu gigantyczna i wygląda cudownie. I ta woda jest taka granatowa, pięknie to wygląda z tymi górami, no jest po prostu bajkowo tutaj, naprawdę. Tama Hoovera jest na granicy dwóch stanów. Jak byliśmy po tamtej stronie mostu, to byliśmy w Nevadzie. Teraz jesteśmy w Arizonie. Teraz przez tamę Hoovera, teraz w przeciwnym kierunku. Za nami jest Arizona, a tutaj jest Nevada. I też ciekawe jest to, że jest godzina różnicy między jednym stanem a drugim, więc po jednej stronie mostu macie godzinę wcześniej, a po drugiej godzinę później. Odbiliśmy trochę z drogi na takie pustkowie tutaj, gdzie nic nie ma, żeby polatać dronem. I okazało się, że to jest miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżają po to, żeby sobie postrzelać tak po prostu na dworzu i już widzieliśmy, nie wiem, z 10 takich grupek ludzi, którzy po prostu tu przyjechali swoimi pick-upami pełnymi broni i sobie strzelają tak po prostu w przestrzeń do celu.
Podjechaliśmy pod sławny znak Welcome to Fabulous Las Vegas, Nevada. Jest dużo mniejszy niż się spodziewaliśmy. Tu jest oczywiście kolejka ludzi, którzy stoją po to, żeby zrobić sobie zdjęcie. Jest dużo mniejszy niż nam się wydawało, bo na filmach jakoś to wygląda na większe, ale wciąż wygląda bardzo fajnie, no i też w nocy bardzo fajnie się świeci. Przy samym tym znaku jest taki malutki kościółek, taka sławna kaplica, w której można sobie wziąć ślub w Vegas. Little Church of the West Wedding Chapel. Akurat jej nie widać, bo zasłaniają samochody, no ale ona tu jest. Właśnie po stripie w dzień póki co i jest po prostu ogromny, w sensie to wszystko jest gigantyczne, kiczowate, śpiewające, grające, świecące, bardzo atencyjne, dużo się tu dzieje. Ogólnie ja mam takie wrażenie, jakby to był cały ten strip jak takim jednym wielkim parkiem rozrywki, podzielonym na takie poszczególne sekcje, gdzie macie Paryż, Caesar's Palace, Wenecję, Nowy Jork, Luxor, jakieś takie poszczególne, różne tematyczne dzielnice, powiedzmy, które są hotelami, i to jest dosłownie tak, jakbyście byli w jednym wielkim parku rozrywki i zwiedzali sobie poszczególne rzeczy. Więc jak na to, że to jest miasto, no to naprawdę myślę, że robi to wrażenie, no i na pewno najlepiej to wygląda w nocy. Wróciliśmy do hotelu po to, żeby się przebrać i teraz idziemy na miasto, bo się zrobiło ciemno, więc mamy plan, żeby przejść się stripem, żeby jeszcze coś zjeść wcześniej i potem możliwe, że iść do kasyna, to na pewno, ale możliwe, że zagrać w kasynie, jakbyśmy chcieli, ale zobaczymy, jak nam to pójdzie. Be my music tonight. Baby, turn off the light. Be my music tonight. Do naszego hotelowego kasyna i będziemy grać w gry. Ja miałam na swojej, mam w sumie, na swojej bucket liście właśnie zagrać w kasynie w Las Vegas, więc musimy to zrobić. Co prawda ja chciałam grać w pokera, ale widzę, że tutaj nie ma pokera. Są same takie automaty, więc to musi nam wystarczyć. Gramy na takiej maszynie. O, przegraliśmy. Z tego co rozumiemy, to chodzi o to, żeby było 5 takich samych. O, co nam to dało? Wygraliśmy tyle tych, że nie... że game face, dobra, czyli możemy mieć 71. A, że dobiło nam dodatkowy rzut, tak? I teraz wszystko straciło, teraz. A nie? O, coś nam weszło. Okej, okay, jeszcze raz możemy nie, teraz mamy za mało i tak na tym, że wygraliśmy, straciliśmy. A. Dobra, i co teraz jak wykończymy? Cash out? No. Ile nam wyjdzie? Ile tego wyszło? 53 centy. Juhu! Włożyliśmy 5 dolarów i wygraliśmy. Nawet jeszcze nie wiemy ile, ale się nalicza. Ile wyszło? 15,69! Uhu, 10 dolarów wygrane! 50 złotych. Co? 50 złotych w kasynie. No. Gramy dalej? Gramy dalej! Wróciliśmy już z kasyna do pokoju i
przegraliśmy oczywiście wszystko, co zagraliśmy. Weszliśmy za 8 dolarów w sumie. W najlepszym momencie mieliśmy 16. No i wszystko przegraliśmy do zera, bo stwierdziliśmy, że i tak jakby to nie są jakieś duże pieniądze. Chcemy jeszcze chwilę pograć. No i wiadomo, wszystko skończyło się na tym, że nic nie wygraliśmy. I szczerze to miałam mocno inne oczekiwania, bo miałam wrażenie, że to będzie tak jak w filmach, takie kasyno, po prostu jak z jakiegoś Casino Royale, gdzie są normalnie krupierzy, jest poker, ludzie grają w karty siedząc przy stole, są ładnie ubrani, w garniturach, w długich sukniach, wszyscy grają w karty, podają drinki, że to jest takie, wiecie, jak na filmach, a w rzeczywistości to jest tak, że to są tacy ludzie w dresach, którzy siedzą przy automatach i tylko klikają jeden przycisk i patrzą, jak się kręcą te liczby. No więc to trochę jest inny obraz tego wszystkiego. Ale wciąż uważam, że to było spoko przeżycie. No i mogę odhaczyć ze swojej bucket listy, że zagrałam w kasynie w Vegas. Aczkolwiek, no wiadomo, to nie jest tak jak na filmach, także no trudno. Ale też wcześniej jeździliśmy po stripie. No i strip robi ogromne wrażenie, jak się przez niego jedzie w nocy i to wszystko świeci, tańczy, śpiewa, jest kolorowo. No to naprawdę to jest niesamowite, jak się jedzie tą ulicą i wszędzie są jakieś świecące rzeczy. Więc uważam, że Vegas to jest takie miasto, które mega warto odwiedzić. Trzeba to zobaczyć, bo to jest coś zupełnie innego. Nigdzie czegoś takiego nie spotkacie. No i też tak jakbym mówiłam, właśnie jest takie odczucie, że to miasto to jest jeden taki wielki park rozrywki po prostu na każdym kroku, więc wydaje mi się, że na świecie nie ma innego takiego miasta, które miałoby taki vibe. Dlatego uważam, że na maksa warto to odwiedzić, ale myślę, że długo tutaj nie ma sensu siedzieć, bo też nie ma aż tak tylu atrakcji, żeby się tutaj nie wiadomo jak długo bawić. Więc my też jutro wyjeżdżamy z Vegas i tym samym będę się też z Wami już żegnać w tym filmie. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym. Pa!